moim kanale i zapraszam na mój nowy film. Tu kwiatek muszę troszeczkę zawinąć, bo mi tutaj podchodzi. Dzisiaj chciałam nagrać film w innej scenerii, naprzeciwko choinki, żeby to tak fajnie wyglądało. Mam nadzieję, że jakiś będzie obraz nadający się do oglądania. Bo tak jak wyczytałam w jakichś tam poradnikach YouTube'owych, to wszystko zależy od wtyczek jakichś tam, jakie się dostanie. Bo tak na przykład jak patrzę na telefonie, obraz jest ładny, a przekażę, prześlę film na YouTube i tam się okazuje, że po przetworzeniu jest jednak ten obraz gorszej jakości. To się okazuje, że to wszystko winne są wtyczki. Nie zawsze się dobre dostanie, także dlatego taka jest różnica, raz jest lepiej, raz gorzej, ale miejmy nadzieję, że teraz będzie jako tako, chociaż jest za mną okno, choinka na tle okna, ale może jakoś to lampę zapaliłam tak prosto na mnie, jest blask, to może jakoś uda się, żeby to razem tak współgrało. A więc cóż, zaczniemy. No może zacznijmy od herbatki. Tu sobie poustawiałam od herbatki ziołowej. Tak sobie poustawiałam, żeby to wszystko było dobrze. Malinka z żurawiną. Jak zawsze pyszny smaczek kwaskowy, który bardzo lubię. I teraz cóż. Gdzie ja położyłam te swoje okularki. No bez nich ani rusz. Przepraszam, ale muszę odnaleźć swoje okulary. A, są tu. To bym szukała. Szukała w nieskończoność. Szukałabym w nieskończoność, bo z tyłu zostawiłam. Dzisiaj mamy 13. A więc szukamy trzynasteczki. Jest trzynastka. Czekoladowy pieniążek. Oj, ten kwiatuszek taki mi tutaj. Muszę go założyć, bo on tutaj mi tak mi dokucza. Także czekoladkę mamy za sobą. Kalendarz. Kalendarz jest dwustronny. Tak jak się weźmie z jednej strony, to z drugiej strony muszę przytrzymywać, bo tam no niestety już niektóre okieneczka są poluzowane i wylatuje. Tak samo jak z tą trzynastką, już ona na wierzchu od pewnego czasu. Także taka myjka. Taka myjeczka. O, żeby nie wyleciało, bo tam są jeszcze widzę jakieś kremy, ale to na następne dni. Herbatka. Muszę popić herbatkę. Bardzo, bardzo smaczna ta herbatka. Kiedyś pokazywałam Wam, że kupiłam swoją pielęgnację do włosów. L'Oréal Elsev Full Resist jakiś tam. Ale muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego. No, to sprawdza się, bo tu jest jeszcze, to jest szampon, tu jest odżywka do włosów łamliwych i tu jest maska. Maska, Power Mask, maska. No, szampon, bardzo jestem zadowolona z tego szamponu, 100% wzmacniający włosy, zawiera biotynę, witaminę B5, arginina, odżywienie skóry głowy i odbudowa długości włosów. Włosy osłabione z tendencją do wypadania. No ja już nie wiem ile, półtora miesiąca używam ten szampon, on już jest prawie że na wykończeniu i naprawdę już mogę Wam coś na ten temat powiedzieć, jest poprawa, także po zużyciu na pewno kupię następną buteleczkę, na pewno, bo odżywka i maska jeszcze mam większą ilość, dlatego że ja włosy myję
codziennie, dlatego że one mają tendencję do przetłuszczania się, więc nie będę chodzić w tłustych. A ta odżywka, no jednak jak ją się używa codziennie, a włosy są skłonne do przetłuszczania się, to one jeszcze bardziej się przetłuszczają, więc ja taką tą odżywkę raz, dwa razy w tygodniu używam, więc jeszcze jej zostało, ale jest bardzo dobra. I maskę, i tak samo z maską. Tak samo z maską. Także to wystarczy mi na dłużej. Dokupię tylko szampon, bo można pojedynczo dokupić. Ja sobie dobrałam w tym zestawie, bo była taka możliwość. Wiem, że promocja wtedy jakaś była, ale pojedynczo można dokupić i ja ten szampon dokupię, bo rzeczywiście to jest rewelacja. Tak więc dzisiaj pokazałam Wam troszeczkę tej mojej pielęgnacji, coś innego, bo ciągle tylko ten już temat przedświąteczny i po prostu no troszeczkę tu życie toczy się też normalne i normalne zajęcia i normalne problemy są, więc też chciałam taką sprawę poruszyć z tą moją pielęgnacją, bo mam problemy z włosami właśnie, z wypadaniem włosów, więc no tyle lat lekarstwa, no to zrobiło swoje, wiek lekarstwa, to wszystko to jest normalne i naturalne. Całe życie nie miałam nigdy mocnego włosa, tylko te włosy były takie cienkie, no więc teraz jest problem, ale to rzeczywiście mi pomaga. No i cóż, jeszcze wzięłam, spróbowałam, bo mówiłam Wam, że będę robić sobie nakrycie na łóżko. Chcę robić nakrycie. Chciałam robić wzorem babuni, szydełkiem. Będę robić kwadraty wzorem babuni. I chciałam to zrobić z dwóch kolorów, tak jak tu zrobiłam sobie poduszkę dwukolorową. Albo w ten sposób, albo w ten sposób. I nigdzie nie mogę dostać koloru brzoskwiniowego lub takiego jasnego miodu, bo to by mi wtedy do tego elegancko pasowało. Mam ekry, spróbowałam, taka próbeczka ekry i bardzo mi się spodobała i kto wie, czy nie zrobię w jednym kolorze. Jak myślicie? W jednym kolorze taka narzuta na łóżko. No bardzo ładnie. A jak spotkam kiedyś taką włóczkę, jaką mi chodzi, to wtedy, bo ja myślałam w tym kolorze i brzoskwinia albo miód w środeczek, tak. Ale tak uważam, że też łóżko nakryć bardzo, bardzo fajnie. No, jak myślicie? Ładny będzie kolorek? Ładnie to będzie. Ja uważam, że to do każdej sypialni taki kolor, do każdej sypialni pasuje, bo to jest kolor uniwersalny. Także widzicie, tyle Wam chciałam powiedzieć o tych moich problemach. A teraz włożę magiczne okulary i pocieszę się troszeczkę tą moją scenerią. Poustawiałam tu wszystkiego, oczywiście tam zmienię, bo nie będę mogła telewizji oglądać, więc to dam niżej. To teraz postawiłam na po prostu na potrzeby chwili do nagrywania. Ale tak tu tego nie ma, jedynie ten z boku tutaj Mikołaj sobie stoi, a to po prostu jest porozstawiane, bo inaczej bym telewizora nie mogła oglądać. Ale choineczka jest piękna i tak zadawałam swoje oczy właśnie tą choineczką. Wypiję jeszcze herbatkę w Waszym towarzystwie. Dzisiaj sobie założyłam taki leniwy dzień. Robię to, co muszę. Robię trochę na drutach. Tu zrobiłam sobie właśnie tą próbkę i myślę, co jeszcze mogę zrobić. W każdym bądź razie, no taki luźniejszy dzień, taki dzień dla siebie. W zasadzie, no wszystko to, co potrzebowałam, to już mam zrobione, także na spokojnie taki dzień. Herbatka, druciki. Moja bluzeczka czeka na rękawki. Rękawy już są rzeczywiście już gdzieś tak dotąd zrobione. No i będę właśnie, i dlatego zrobiłam sobie taki ten dzień, że właśnie wykańczam te rękawy i będę chciała coś pod szyją zrobić i żeby na święta w tej bluzeczce wystąpić. No, nowa bluzeczka na święta będzie w sam raz. Także tyle chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać. Dziękuję Wam za to, że zaglądacie do mnie. No i życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się przeziębieniom, bo teraz mamy właśnie taki najgorszy okres. Dbajcie o swoje zdrówko. Na razie, do widzenia, do zobaczenia. Pa, pa. A cup of kindness.
线 For all anxiety。Yeah.